Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, w którym omówimy sobie wczorajsze nieszczęście, które wydarzyło się na TikToku oraz na Steamie. I kilka moich słów o tym padnie. Także. Zapraszam do oglądania jeszcze na samym początku Skinsmanki, czyli strona gdzie wymienicie swoje przedmioty w CSGO. Pamiętajcie, strona Skinsmanky nie liczy naklejek, co sprawia, że czasami naprawdę mega fajne okazje mogą się trafić, no za bardzo przystępne ceny. Także pamiętajcie, że można sobie siedzieć, snajpić różnego typu właśnie okazje. Bonus plus 35% z kodem JOHN, bądź jeżeli wymieniacie skiny, to darmowe 5 dolarów też z kodem JOHN. Link w opisie. Pół. Wczoraj wydarzyła się taka tragedia, którą ja bym nazwał e, afera aługowa. E, I teraz e, jak wyglądała ów tragedia, która się wczoraj wydarzyła. Wyglądała ona w ten sposób, że jakiś TikToker uznał, że bardzo śmiesznym będzie wrzucenie sobie różnego rodzaju przedmiotów na TikToka i pokazanie ich ha 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 what a investment, look at this let's go buy this item i tak dalej, tak coś gadał, nie? No i ogólnie rzecz biorąc, dzieciornia w ogóle wszyscy w sumie rzucili się na te przedmioty, podbijając ich cenę do jakichś niesamowitych rozmiarów, nie? No i tak się akurat składa, że nieważne czy wydropiłeś ten przedmiot 3 lata temu, czy dostałeś go przed chwilą od kogoś w tradezie, czy może po prostu go kupiłeś, a może, nie wiem, najzwyczajniej w świecie już wcześniej miałeś na niego buy order, ewentualnie 2 lata temu wystawiłeś go za 70 zł dla beki, no nie? Nieważne, którą z tych osób jesteś. Totalnie nieważne, ponieważ i tak dostałeś bana za to, że to kupiłeś. Co jest według mnie... Yy, to jest komizm. To jest po prostu komiczne. Yy, ponieważ jeżeli ja na rynku Steam mogę dostać bana za to, że używam rynku Steam tak jak się powinno używać rynku Steam, zgodnie z regulaminem, to jest to po prostu zabawne. Taka jest moja opinia. Yy, I teraz powiedzmy sobie nieco szerzej o tym. Jeżeli chodzi o tę całą akcję... Jestem pod wrażeniem debilizmu ludzi, którzy to organizowali. W sensie, gdybym ja coś takiego organizował, to te Augi Burza bym kupował chyba po 40 tysięcy sztuk każdego typu, oczywiście minimalware przede wszystkim, już od dwóch miesięcy. Tak bym robił. Po czym wszystkie sprzedawałbym na Buffie. Co jest w ogóle ironiczne, bo sprzedając rzeczy na Buffie jesteście bardziej kryci, niż sprzedając je na Steamie. Co jest w ogóle... Absurdalne. Wyobraźcie sobie, że gdybyście sprzedawali te same aługi, tylko że na Buffy, a nie na Steamie, to nie dostalibyście bana. To jest w ogóle. Nie do pomyślenia przynajmniej dla mnie. I byłoby wam ze wszystkim łatwiej. Taka jest prawda. Łatwiej byłoby wam te temy wystawić, łatwiej by było wam zmagazynować pieniądze. To jest w ogóle ukośnik haha zupełnie szczerze, jeszcze do tego te pieniądze moglibyście bez, pr bez problemu wypłacić. Ale nie o tym jest ten film. Ktoś, co podbił te skiny, i następnym błędem, który według mnie został tu popełniony, to jest to, że jest to trend, który podbija skiny, które mają swoją cenę od iluś lat. W sensie, zauważcie to, mamy takiego Auga, nie? I taki Aug, burza, to on właściwie istnieje od CS-a, kiedy on się zaczął. No w sensie bardzo długo istnieje. I on ma swoją cenę 6 groszy, czy tam 10 czy 11. No tak ustabilnioną od wieków, nie? Rozumiecie o co chodzi. Tu się po prostu nic nie dzieje. Ten skin ma być za 7, 5, 8, 9 groszy i tak dalej. To tak działa, po prostu tak działa ta mechanika. I ktoś uznaje, że fajnym pomysłem będzie wykupienie skina Augburza za 17 złotych, który od ostatnich 30 tysięcy lat kosztował po tyle. Po prostu to jest pchanie się na bana. Zupełnie szczerze, jeżeli ty autentycznie podbijasz jakiś przedmiot, ja nie mówię o tych ludziach, którzy to kupowali, bo ty, według mnie ten, kto to kupował, nikt nie powinien dostać bana. Osobiście znam się obsrałem od sprzedawania tysiąca itemów, bo po prostu bałem się bana, co jest w ogóle absurdalne. W sensie, do czego to doszło, że człowiek, który coś kupił, boi się tego sprzedać, bo liczy na to, że jakiś bot może dać mu bana? W sensie, imagine, że przychodzi se... Ciekawi mnie w ogóle, ile tych kont zostało zbanowanych, nie? O. Czy to jest 10 tysięcy kont? 30 tysięcy kont? 5 tysięcy kont? U, u nas na Discordzie to było pewnie około 20 osób, które przyszły z banem, nie? Na 1000 ludzi. Gdzie, kiedy zobaczycie sobie, ile ludzi brało w tym udział, no to tak naprawdę każdego skina inne konto sprzedawało. Więc co? No to, no to może być... To... I patrząc na to, ile tych skinów było, bo to był AUK, FAMAS, jeszcze jeden AUK, tam był P250, Dual baraty. Tych skinów było tak... Cholernie dużo, i tych kąt było tak totalnie wiele, że się nie zdziwię, jeżeli to jest na przykład 20 albo 30 tysięcy niesprawiedliwie danych banów. I co, i potem ktoś będzie siedział i to ręcznie wszystko odklikiwał, a może weźmie i automatycznie wszystkim unbana dadzą. Nie mam zielonego pojęcia, ale jest to dla mnie po prostu śmieszne. Ugośnik, haha. O. Także jeżeli chodzi o ten segment, to tyle. Kolejna rzecz. Dlaczego AUGI? Dlaczego. Szarej temy. Czy oni się naprawdę aż tak bardzo nie znają na, ry na rynku Steam? Czy to jest gość, który pierwszy raz wszedł na rynek Steam i powiedział: Ej, bo tu się da chyba coś zrobić? Przecież wiadomym jest, że każdy, kto jest normalny, każdy, kto ma chociaż odrobinę oleju w głowie, doskonale wie, że dosłownie taka sama akcja wydarzyła się na Rockse-Holo. Dosłownie 1 do jeden to samo się na Rockse-Holo wydarzyło na samym początku. Ale wiecie co? Rok holo to naklejka, więc nie dostał nikt za to bana. Bo ja z tego co zauważyłem, z naklejką może siedzieć wszystko. Naklejka może lecieć w odmęty kosmosu. Naklejka może być manipulowana przez każdego człowieka, ale naklejka nigdy nie będzie miała stałej wartości. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, że naklejka ma jakąś stałą wartość. Chyba że to będzie, nie wiem, Drakur Veteran. To wtedy tak, ale naklejka esportowa nigdy nie będzie miała stałej wartości. Więc nikt nigdy by nie dostał bana za je manipulowanie. I z tej perspektywy patrząc, jak sobie tak pomyślę, że yy, tak naprawdę, żeby nie wspominać o Winim, co właśnie zrobiłem, ale powiedzmy, że taki falen, nie? O, falen, załóżmy. Yy, albo nawet nie falen. Powiedzmy. Junior. O, naklejka juniora, nie? Powiedzmy, że oni by sobie tak samo zaczęli manipulować naklejką Juniora. To te naklejkę Juniora by nie podbili. Oni by nie podbili tej naklejki Juniora do 14 zł, tylko do jakichś 400. No Tak naprawdę podbiliby tę naklejkę do jakiegoś takiego kosmosu, o którym my nie mamy zielonego pojęcia. I tu chodzi o wszystkie, tak jakby aspekty tego skin, te, te, tego przedmiotu, nie? W sensie y jest go w mniejszych ilościach, jeżeli chodzi o sa sam jeden przedmiot. Masz mniej rodzajów, bo jeżeli chodzi o papier, no to tam byłby tylko papier, nie tam ewentualnie Glitter Holo i tak dalej, ale to w późniejszych etapach, nie? No, tak naprawdę, gdyby ktoś był inteligentny i to robił, to tam ten kto to robił, to jest totalny debil. To jest autentycznie maksymalny debil. On pokazał swój profil na Steamie, mówił ludziom, żeby mu dawali kosy, jak zarobili. Dodatkowo jeszcze, on sam wykupował te aługi, no to jest debil, to jest maksymalny upośledź, to jest po prostu idiota, no w sensie to ile on reportów dostał na konto, to nie wiem czy to w ogóle da się policzyć, już no, no po prostu, no, tyle reportów chłop dostał na to konto, że xd, ale tyle błędów, w sensie tyle głupot, to jest takie, taka głupota. Że chłop tak naprawdę mógł tę całą akcję zrobić, będąc całkowicie czystym i nienarażonym na bana, dodatkowo wyciągając z niej masę realnego hajsu, a zamiast tego wybrał opcję, tak jakby hard. Mógł wybrać opcję easy, gdzie by sobie giga dużo zarobił, a ob obrał opcję, zbanujmy całe TikTokowe community CSGO, zobaczymy, co się wydarzy. Jedyne, czego nie życzę temu gościowi, to to, żeby zbanowane osoby zaczęły go szukać. To tego mu akurat nie życzę, bo bandów naprawdę poleciało dużo. To nie jest tak, że, wiecie, yy, nawet w, pod tym filmem możecie napisać, kto z was dostał bana za tę akcję, i możecie też mi napisać, jak dostaniecie unbana, bo mam nadzieję, że wszyscy dostaną unbana, nie? Ale ja osobiście już się opamiętałem z tymi augami. Sprzedałem te augi które gdzieś tam kupowałem na filmie. Bo ja uznałem w ten sposób. To ja powiem wam jak to u mnie wyglądało. Ja sobie siedzę i zauważyłem, że to zaczyna rosnąć. Popatrzyłem na cenę Minimal mówię: "Aha, 10 zł. No to jeżeli tam ten kosztuje 17 groszy, to ile on będzie kosztował 5 zł, 2 zł, złotówkę". Nie wiem, no muszę go kupić, nie? W ten sposób teraz jakieś debile podbijają setom nowe. No już wywalone w to. Ale jakby każdy kto ma jakiś mózg do yy, patrzenia na to, co się dzieje dookoła niego, no to na moim miejscu by uznał, że to kupi, nie? Więc ja to wziąłem i kupiłem. Yy, I właściwie z tego co mi się wydaje, to jest posrane, że w ogóle no, no, można za coś takiego dostać bana. No, 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 no nie wiem. No. W sensie jest to. Inna rzeczywistość, świat, o którym nie mamy pojęcia, jak to nawet niektórzy zażartowali, naprawdę na Steamie się dzieje rewolucja, bo jeżeli Steam zaczyna rozdawać bany za korzystanie z rynku, to może za chwilę ten rynek w ogóle trzeba będzie usunąć, bo widać, że Steam sam sobie nie umie poradzić z zadaniem jakie dostał. Oni dostali proste zadanie: prowadź rynek i nie rób głupot. No i okazuje się, że jeden z tych punktów został złamany przez Steam. Nie wiem, w momencie kiedy ja mogę sobie przesłać suwenirkiem za 3 grosze 10 tysięcy balansu odchitać, tam 9 tysięcy balansu yy, i nie ma z tym żadnych problemów całkowicie. Mogę sobie przesłać yy, jednym itemkiem kupionym na rynku 10 tysięcy złotych, ale nie mogę kupić aługa, burza, który nie wiem, może się wszystkim podoba, dlatego jest taki wysoki. Nie wiem. I powiedzmy, że ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z tym TikTokiem, siedzę sobie i patrzę na Auga, nie? Mówię, kurde, blada, ale urósł, ciekawe dlaczego, nie? I se kupuję, nie wiem, Filtester, co tak, może też urośnie i dostaje bana. No to... Jakby... S sądzę, że jest to w ogóle jakiś przejaw absurdu od Valve. Jest to po prostu przejaw absurdu. I jeżeli ludzie nie będą dostawali unbanów... E no to co? Ciekawi mnie jakie zostaną kroki przez nich podjęte, żeby mm, te konta podzyskiwać, bo wydaje mi się, że jakieś powinny być. To na tyle. Trzymajcie się. Hej.